Start. Cześć wszystkim, tu Janka z Nowego Jantaru. Ponieważ sezon wegetacyjny już się zaczął, już od miesiąca możemy zbierać różne korzenie mniszka, łopianu, żywokostu. A teraz zrobiły się cieplejsze dni i nowe skarby ziemi nam się pokazały. Dzisiaj znalazłam podbiał. Jest to bardzo... Tak, dobrze. To mój syn znalazł kwiaty podbiału. One są bardzo ciekawe. Popatrzcie. Najpierw wychodzą kwiaty, a dopiero później wyjdą liście. On czasami niektórym się myli, czy z mniszkiem, czy z podobnymi kwiatkami. Ale jeżeli nie ma liści, to wiemy na pewno, że to jest podbiał. Podbiał pewnie w większości Was jest znajomy. Jest bardzo dobry na bóle gardła, na wszelkie problemy oskrzelowe. On ładnie wyściela nam na błonek oskrzelowy czy gardła i podrażnienia wszystkie łagodzi. Jest bardzo fajny do picia. Pokaż tu jeszcze, bo tu mamy inne cudo, które ja osobiście uwielbiam i czekam bardzo na to. Tutaj, słuchajcie, jest już młoda pokrzywa. Widzicie to, jaka jest piękna. Można już ją zbierać. Ona nie wystrzeliwuje, kiedy jest młoda? Jest jeszcze młodziutka i nie boli. Widzicie, ja mogę normalnie dotykać i nic się z nią nie dzieje. Szkoda byłoby taką pokrzywę jeszcze zerwać. Poczekałabym jeszcze tydzień, dwa i wtedy bym ucięła troszkę, żeby się rozkrzewiła, żeby miała lepsze zbiory później. Ale pamiętajcie, że pokrzywa najlepsza jest majowa. Jest najwięcej substancji aktywnych właśnie w tych majowych pokrzywach. I co tu jeszcze można znaleźć? Widzę, że koniczynka też już zaczyna nam rosnąć. No, w tym miejscu akurat więcej już nic nie ma. To idziemy dalej? Ale pamiętajcie, o, mam tutaj glistnik jaskółcze ziele. Agatko, popatrzcie, to też jest piękna roślinka. To jest roślinka, która ma żółty sok. Nie chcę jej teraz uszkodzić, bo akurat jej nie potrzebuję. Jeżeli ją przełamiemy i puści żółty sok, to jest na pewno glistnik jaskółcze ziele. I on jest fantastyczny na wszelkie brodawki, odciski, kurzajki. Tobie pomógł. Tak. Najlepszy jest świeży sok. I widzicie, on jest jeszcze malutki, też bym poczekała chwilkę, aż urośnie do zbiorów. Ale widzicie, zaczynamy już sezon.